Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Syberia The World Before. Powróciliśmy do Cade Walker, a dokładnie w Góry Wagen, niedaleko schroniska Spielberg-Spiegel. Według informacji, które otrzymaliśmy od Junty, prawdopodobnie znajdują się tutaj ciała członków ekspedycji, w której brał również Leon. Czy znajdziemy tutaj ciało Leona? Raczej w to wątpię. Pamiętacie, kiedy przybyliśmy tutaj po raz pierwszy? Byliśmy obserwowani przez jakąś postać daleko w górach. Obstawiam, że to był właśnie Leon. Ale czy tak będzie? Tego się prawdopodobnie dowiemy. Zbadaj główną salę. Znajdź zamarznięte ciała. No okej, możemy na coś spojrzeć. Chyba się jeszcze trzyma, pomimo burzy. Musiałbym się prawdopodobnie... Dostać tutaj? Strasznie zagłusza mnie ten dźwięk tej zamieci śnieżnej. Ale mam nadzieję, że mnie słychać. Okej, mogę wejść na górę, mogę też na coś spojrzeć. Wprawdzie nie jest tak zimno, żeby paliwo zamarzło, ale powinni trzymać to w środku, tak na wszelki wypadek. Ale przecież tego nie wezmę do ekwipunku. Dużo łatwiej by było, gdybym mógł schować się do środka i odczekać tą zamieć śnieżną. I wyruszyć na przykład samego rana. Zbadaj główną salę. Nikogo nie ma? Nie jest jeszcze tak późno. Myślałam, że demoiselle Leni jeszcze nie śpi. Staruszkowie chyba wcześniej chadzają spać, prawda? Od razu lepiej, kiedy jest tak cicho. Normalnie jest to dar dla moich uszów. Demoiselle Leni piła z kimś herbatę. Może z tym alpinistą? Okej, być może. Kolejne cygaro. No właśnie. Zdjęcie Leona na statku. Musiało powstać w drodze powrotnej z Baltajaru. Nadal nie mogę uwierzyć, że przetrwał zimę, ukrywając się w górach. Leni też zachowała ten wycinek dotyczący Leona. Wygląda na to, że urządziła dla niego prawdziwy ołtarzyk. Albo Leni z kimś tutaj siedziała, z kimś rozmawiała. Na temat Leona, stąd jego portret. Z demoiselle Leni dzieje się coś bardzo dziwnego. Powinnam sobie z nią porozmawiać. Ale najpierw ciała. Tylko one się teraz liczą. Coś mogę zabrać. Klucz. Zbyt mały, by otwierał drzwi. O. Z trójkątem na samym dole. No ciekawe, ciekawe. Patrz, Oskarze, twój kuzyn. O czym ty mówisz, Cade Walker? I dlaczego się śmiejesz? Oskar, to tylko taki żarcik. Liczyłam, że znajdę tu demoiselle Leni. Jest jej wózek. Obstawiam, że na górę wejść nie będę mógł, aczkolwiek warto spróbować. Nie mam czasu na zwiedzanie schroniska. Muszę znaleźć te ciała. No właśnie. Musimy wyjść po raz kolejny na zamieć śnieżną. To jest też takie troszeczkę niebezpieczne. Chodzić w taką pogodę po górach. Leni opuściła posterunek. Przy tej zamieci to nic dziwnego. Nie da rady, ale na pewno można to jakoś odblokować za pomocą mechanizmu w środku. Niech to, znowu potrzebuje monety. Mam portfel. Okej. Sprawdźmy, co da nam się dostrzec w tych górach. Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego zdjęcia. Okej. Silberspiegel.
Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego... Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien, czy cokolwiek w ogóle tutaj będę mógł dostrzec. Przy tej pogodzie nie zrobię... Ale warto wszystko sprawdzić. Więc to tam zeszła ta lawina, która miała zasypać Leona w czasie wojny. Pewnie w trakcie operacji, o której mówiła Junta, tej, którą Dana miała nadzorować. Muszę odkryć, co się z nią stało. Przy tej pogodzie nie zrobię dobrego... To w tamto miejsce powinniśmy się udać. To tam znaleziono ciała. Przy bramie piekieł. No dobra. Wiemy, gdzie powinniśmy się udać. Aczkolwiek, no tak jak mu... O! Co to jest? O! Zamarznięte ciała. Z przełęczy diabła. Grupa techników musiała je tu przynieść. Przez te śnieżyce. Ale agregat jest wyłączony. Ciała mogą zostać uszkodzone. Gdzie ten mazel Leni? O! Odpoczywa. U siebie. Ona... Ona zemdlała, kiedy technicy wrócili do Wagen. Red, dlaczego? Na pewno ma to związek z ciałami. No bo patrzyła się w ich kierunku przez... No, cały czas. A kiedy przynieśli je z przełęczy diabła, wyglądała jakby zobaczyła ducha czy coś. Zupełnie jakby... Jakby znała ofiary. Co? Czy ktoś się nią zajmuje? O, tak. Spokojnie. Jest z nią pustelnik, który przynosi jej drewno i jedzenie. Okej, to proszę wracać do środka. Zajmę się tym agregatem. Na pewno? Jasne, proszę. No już! I tak muszę zajrzeć do namiotu. Naprawa agregat. Okej, tutaj mamy agregat i prawdopodobnie będziemy musieli przynieść tutaj zbiornik z paliwem. Czyli tak czy inaczej muszę się cofnąć i zejść po tych schodach na dół. Leni wyglądała tak, jakby zobaczyła ducha. Mam nadzieję, że nie ma tam ciała Leona. Wprawdzie nie jest tak zimno, żeby paliwo zamarzło, ale powinni trzymać to w środku, tak na wszelki wypadek. Mogę na to spojrzeć, ale nie mogę zabrać tego kanistra. Chyba, że dopiero będę mógł się tutaj cofnąć, kiedy spojrzę na agregat i Kate stwierdzi, nie ma paliwa, dlatego nie działa. Nic z tego. Zbiornik jest pusty. Muszę znaleźć paliwo, żeby włączyć agregat. Nie widziałeś po drodze jakichś kanistrów? Warto to sprawdzić. Tak! Dzięki, Oskarze! No właśnie, to jest to, o czym przed chwileczką mówiłem. Dopóki nie pojawi się opcja dialogowa o kanistrze, nie będę mógł go wziąć. Ten chyba jest pełny. Okej. Paliwo w takich temperaturach nie zamarza, to dobry znak. Podobnie jak alkohol. Aczkolwiek zdarzyło mi się włożyć piwo do zamrażarki i o nim zapomnieć. No i piwo jednak zamarza. No ale to nie są wysokoprocentowe trunki. Dobra, muszę znaleźć wylew paliwa. Czegoś tu chyba brakuje. Być może będę mógł tutaj użyć ten kluczyk, który wziąłem. Nie to. Nawet o tym nie myśl, Kate Walker. Czy nie zostałem już wystarczająco uszkodzony w czasie twoich przygód?
czyli coś innego będę musiał tutaj włożyć. Coś, czego na tą chwilę nie mam w ekwipunku. Chyba, że coś jeszcze będę mógł tutaj otworzyć. A, okej, wszystko jasne. No, potrzebowałem korbki, żeby to nakręcić. Stare suchary. Jak długo tu leżą? Musi służyć do uruchamiania agregatu. Musi służyć do uruchamiania agregatu. Okej. Zatem nakręćmy agregat. I teraz będzie chwila prawdy. Troszeczkę boję się tam zaglądać, szczerze powiedziawszy tak. Instytut Medycyny Sądowej w Wagen. Nie wiem, czego mogę się tutaj spodziewać. To zdecydowanie nie Dana. Harold Exner. Biały mężczyzna wieku od 50 lat, szatyn. Wszelkie poszlaki wskazują, że to Harold Exner. Exner miał zostać ewakuowany przez Leona Kobatisa, którego ciało najprawdopodobniej również odnaleziono w ramach misji ruchu oporu. Prawdopodobnie zginął około 1945 roku zasypany przez lawinę. Ale na ciało spojrzeć nie mogę. Leon Kobatis. Biały mężczyzna wieku około 30 lat, jasne włosy. Ciało doskonale zachowane, spędziło w lodzie kilka dziesięcioleci. Mężczyzna zginął prawdopodobnie około 1945 roku zasypany przez lawinę. Wszystkie poszlaki wskazują, że to Leon Kobatis, alpinista i członek ruchu oporu, który zginął podczas tajnej misji ewakuacyjnej. Jego tożsamość zostanie ostatecznie zweryfikowana w drodze dalszych analiz i oględzin, które mają się odbyć w najbliższym czasie. Czyli jednak, prawdopodobnie jest to Leon. Leon? Wygląda jakby zginął wczoraj. Jak w tych historiach o ludziach idealnie zakonserwowanych w lodzie po tym, jak zasypała ich lawina. Że też nie żyje od 60 lat. To niesamowite. I zarazem złowieszcze. Ale tak czy inaczej, ciało będzie analizowane, czy faktycznie jest to Leon. Niezidentyfikowana, jasnowłosa kobieta po 40. To nie może być Dana. Kobieta o niezidentyfikowanej tożsamości. Biała kobieta, wieku około 40-50 lat. Jasne włosy, niebieskie oczy. Z powodu braku poszlak nie można wstępnie określić jej tożsamości. Biorąc pod uwagę domniemaną tożsamość pozostałych dwóch ciał znalezionych w lodzie, można przypuszczać, że to również uczestniczka misji ruchu oporu. Zginęła prawdopodobnie około 1945 roku zasypana przez lawinę. Tak, Oskarze. Ciała Dany nie ma wśród innych ofiar z Leonem. Kamień z serca. Skoro już to wyjaśniliśmy, Kate Walker, może przeniesiemy się do jakiegoś bezpieczniejszego miejsca. Jasne. Powinniśmy zajrzeć do demoiselle Leni w schronisku. Mam do niej sporo nowych pytań. Bardzo chętnie porozmawiam z Leni. Pod warunkiem, że nie będziemy musieli uczestniczyć w takich warunkach atmosferycznych. Wejdźmy do środka. Dobra, ale w pierwszej kolejności porozmawiajmy z tym kolesiem. Demoiselle Leni odpoczywa na górze. Przepraszam, ale muszę złożyć jej wizytę. Jestem ciekaw, w jakim jest stanie psychicznym. Może rozmowa ze mną jej właśnie pomoże. O! Halo? Proszę pana? Jesteś pewna, że chcesz pójść za tym osobnikiem, Kate Walker?
nie wyglądał groźnie, wręcz przeciwnie, Oskarze. Dziwnie się poruszał, jakby był staruszkiem. Hej! Proszę pana! I za chwilę się okaże, że to jest Leon. Włącz światło. A co my tu mamy? Spotkanie. Spotkanie z Małpiątkiem. Towarzysze i towarzyszki broni. Podróż. Wśród nas. No tak, jest Leon wśród tych ludzi lasu, że tak powiem, tych Yeti, tak? Czyli w ten sposób przeżył w górach. Tak, Leon był szkicownikiem. To wszystko to są szkice. Ha, czyli tak, prawdopodobnie ten staruszek, który tutaj uciekał, to był Leon. I mam nadzieję, że za chwilę to będziemy w stanie zweryfikować. Nasze spotkanie prawdopodobnie z dziadkiem. Dobra, widzę, że nie ma tutaj już więcej rzeczy klikalnych. Tych zdjęć nie mogę obracać. Tego też nie. Czyli coś jeszcze muszę zbadać tutaj, przy tym biurku. Przyjrzyj się rysunkom. Ten portret to chyba Leon. Ten styl przypomina mi ten portret, który opisał w swoim liście z Baltajaru. Narysował go. Gorun? Nie, nie Dano. Jest stara jak ja. Jestem Kate. Kate Walker. Kate Walker. Tak. A pan to... ten, którego Leon ocalił dawno temu w czasie ekspedycji Początek, prawda? Tak. Gorun z Baltajaru. No, sporo pan przeszedł, panie... Ludwik. Ludwik Hartog. Więc, panie Ludwigu, jeśli można zapytać, co się stało, gdy wróciliście z Leonem do Ostertalu i dołączyliście do walki? Jak poznał pan Danę? Leon, mój bracie. Te rysunki to chwile z pana życia, prawda? Okej, no dobra, nie tego się spodziewałem tak naprawdę w tym schronisku. Cały czas myślałem, że będzie to Leon, że on przeżył, że jest staruszkiem, dlatego tak dziwnie chodzi. A się okazało, że jest to małpa, którą on uratował, Gorun. Co ciekawe, małpa mówi ludzkim głosem i w dodatku pali cygaro. Jestem, no nie wiem, pozytywnie zaskoczony? No w sumie trochę tak. Spotkanie z Daną. To spotkanie z Daną? Nie. Rodzice.
Ta mała postać to pan, prawda? Kiedy był pan dzieckiem w Baltajarze. Tak. A tych dwoje dorosłych to pana rodzice? Aha. Ratunek z rąk Leona. To chyba rzeka. A ta mała postać jest ranna. Czy to wtedy poznał pan Leona i naukowców z ekspedycji Początek? Tak. Leon wśród gorunów. Ten człowiek, który jest otoczony przez resztę, był na innych obrazach. To Leon, prawda? Tak. Leon. Mieszkaniec Baltajaru. Ta grupa to pańskie plemię, Ludwigu? Tak. To żyliście razem w jaskini w Baltajarze. Tak. Czyli pan i jego plemię przyjęliście Leona po śmierci Reinharda Bergera w 37. Więc to w ten sposób przeżył tę zimę w górach. I pojechał pan z Leonem, kiedy ten postanowił wrócić do Wagen i dołączyć do bojowników. Wyzwolenie Wagen. Te sceny walki, one są z wyzwolenia Wagen? Wcześniej. Z ruchu oporu. Czy w tamtym czasie Dana także należała już do ruchu oporu? Znaczy, przed wydarzeniami z rysunku. Nie, później. Blondynka z panem i Leonem to nie Leni, prawda? Tak, Leni, moja siostra. Wiedziałam, że Leni była bojowniczką, ale nigdy nie mówiła, że walczyła u boku Leona. Ani pana. Twierdziła nawet, że nie widziała się już z Leonem po 1937 roku, kiedy wszyscy spotkali się z Daną. Dlaczego zataiła coś tak ważnego? Pora zajrzeć do Leni. Chodź, Kate Walker. W porządku. Zajrzyjmy w takim razie do Leni. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o Ludwigu. Ja do teraz nie mogę w to uwierzyć. Ten szkicownik chyba należał do Leona. Dołącz do Goruna i Leni. Ekspedycja przed rokiem 1937. Aha, to jest ten sam szkicownik, który my oglądaliśmy grając z Leonem. Górskie schronisko. Ale może będą jakieś nowe rysunki. Ekspedycja Początek. Gdyby tylko moja dłoń mogła opisać to, co gra mi w sercu. Baltajar. Życie z gorunami. Zima 1938 rok. Życie z gorunami. Potajemny powrót do Wagen. Wagen w czasie okupacji. Grupa Przebiśniek. Okej. Zeszłej nocy śniło mi się coś cudownego. Leon i Dana. Portret Leona autorstwa Goruna.
Zbadaj pokój Goruna. Dołącz do Goruna, okej. Zanim wyjdziemy na zewnątrz, jeszcze się tutaj rozejrzymy. Stare plakaty propagandowe. Superbojownik nie istnieje. Oto prawdziwy wróg. Broń. Pewnie leży tu od czasu wojny. Jestem ciekaw, czy Gorun potrafi posługiwać się bronią, ale prawdopodobnie tak. Skoro nauczył się mówić po ludzku, to pewnie ma też ludzkie nawyki. To jakaś mapa. Wygląda jak przełęcz diabła. Te oznaczenia. Czyżby to były miejsca, w których Gorun szukał ciała Leona? Okej, tutaj jest jakiś znak zapytania. Odblokowano osiągnięcie. Widziałeś tego terrorystę? 10 tysięcy marek. Nagroda za informacje umożliwiające pojmanie Ludwika Harttraka, szerzej znanego jako morderca z gór. Poszukiwany za morderstwa żywy lub martwy. Należy do najgorszej grupy bandytów, jaka kiedykolwiek terroryzowała Wagen. To pewnie plany tajnych operacji. Widocznie mieściła się tu jakaś siedziba. Może urzędowali tu miejscowi bojownicy, tacy jak Leon? Jeszcze nie wszystko tutaj zbadałem. Może będę mógł wejść na górę. Stara szpula z lądem. Ląd detonujący, zupełnie jak na starych filmach. No ciekawe. Ale jeszcze coś mogę tutaj zbadać. Broń. Pewnie leży tu od czasu wojny. To wszystko sobie tutaj przeglądaliśmy, czytaliśmy. Być może coś jeszcze na tej ścianie będzie klikalne. To pewnie plany tajnych operacji. Widocznie mieściła się tu jakaś siedziba. Może urzędowali tu miejscowi bojownicy, tacy jak Leon? No być może. Spójrzcie na tą łapkę. Ten symbol. Chyba ostrzeżenie. Może tutaj coś będę mógł zaznaczyć? Odznaczyć? No interesuje mnie to miejsce, nie? Z tym znakiem zapytania. Jest to jedyne miejsce, które nie jest przekreślone czerwonym X-em. No i tutaj jest strzałeczka na te góry. No nie wiem, co jeszcze bym mógł zbadać w tym pokoju? Gorun tyle przeszedł, odkąd Leon znalazł go w Baltajarze. Miał takie barwne życie, ale nadal pozostaje wiele luk. Muszę wyciągnąć coś więcej z demoiselle Leni. No dobra, udało nam się wykonać zadanie poboczne. Chodźmy do Leni. Czy to jest ten pokój? Dokładnie. O, Fräulein. Wiedziałam, że panienka wróci. Sądząc po minie, znacie się już z Ludwigiem. Znamy. I w związku z tym mam sporo pytań. Oto, co mi pani powiedziała wcześniej i czego nie powiedziała. Oczywiście. Uciekasz od przeszłości, ale ona cię dogoni. Ale panienka już to wie. Prawda, Fräulein? Chcę zrozumieć, demoiselle Leni. Dlaczego nie powiedziała mi pani o śmierci Leona? O walce dla ruchu oporu?
o Goru, o panu Ludwigu. Oszczędziłaby nam pani mnóstwo czasu i pracy. To by tylko nasunęło więcej pytań. Pytań na temat spraw, o których nikomu nie mówiłam. Nikomu. Nawet tobie, mój drogi. Leni. Chociaż teraz to już chyba bez znaczenia. Pora, bym wyznała swoje grzechy. O czym pani mówi? To były moje najlepsze lata. Dołączyłam do walki. Nie jak mój tchórzliwy ojciec. I walczyłam u boku Leona. Po tym, jak cudem wrócił z Baltajaru z Ludwigiem. Życie miało sens. Leon był świetnym przywódcą. Czułam, że w końcu zaczął traktować mnie poważnie. Skoro Dana przepadła na dobre. Wiedziałam, że ją kocha. W końcu, czy to nie dla niej zjechał pół świata? Ale sądziliśmy, że się spóźnił. Że Dana zginęła z rodzicami w tych pogromach. Więc byłam pewna, że w końcu przestanie ją opłakiwać. I wtedy Dana spadła nam z nieba. Dosłownie. Przysłano ją z Londynu, tak? Żeby nadzorowała operację waszej grupy ruchu oporu. Eksfiltracji cywila do Szwajcarii. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Ale Leon nie wspominał, że Dana do nas dołączy. Być może sam bał się w to uwierzyć. Gdyby ich pani widziała, było tak, jakby nigdy się nie rozstali. Czy Dana wspominała kiedyś o dziecku? Może chcieli założyć rodzinę w Baltajarze, kto wie. W Baltajarze? Tak, bez przerwy o tym mówili. O tym, jak zamieszkają tam po wojnie, razem z Ludwigiem i plemieniem. Ale to była tylko kolejna mrzonka.
Dobrze, powinnam się skontaktować z Londynem. Moje radio jest na dole. Okej, powracamy do Dany Rose. Dany, która spotkała się w końcu z Leonem. Szkicownik Leona. Poznaję na tych rysunkach góry Wagen. Leon naszkicował je w czasie swoich wypraw. Ekspedycja przed rokiem 1937. Te rysunki powstały tego lata, którego się poznaliśmy. Te krajobrazy nie przypominają regionu Wagen. Leon pewnie narysował to w czasie ekspedycji Początek w Baltajarze. To rysunek Gorunów. Grupa Przebiśniek. No dobra. Porozmawiaj z sojusznikami przed użyciem radia. Ustaw radio. Radio znajduje się na samym dole. Tak powiedziała to Dana. Herr Gustav przydzielił mi ten pokój, gdy tu pracowałam. Spędziłam tu z Leonem wiele miłych chwil. Kiedy wyjechałam do Londynu z Juntą, nie sądziłam, że jeszcze tu wrócę, ani że będę tu z Leonem. Tutaj przynajmniej miałaś spokój. No jestem ciekaw, jak się potoczą dalsze losy. Może faktycznie Dana zaszła po raz drugi w ciążę. No bo wiecie, niby bezpłodna i tak dalej, ale tak tylko i wyłącznie mówili lekarze. Może mówili tak specjalnie. Stary pokój Leni, lepiej tam nie wchodzić. Żeby Dana więcej nie chciała mieć dzieci. Można? Prawdziwi towarzysze broni. Od razu widać, że tę trójkę łączy wyjątkowa więź. Przyjaciele. Leni zbliżyła się do Goruna. Cieszę się, że znalazła sobie przyjaciela. Herr Gustav oczywiście nie szczędzi jej uwagi, ale zbyt dużo czasu spędzała w samotności. Gorun opisywał Leona jako swojego brata. Musieli przeżyć razem mnóstwo przygód od czasu, kiedy Leon ocalił go z rąk Herbergera. Przepiękne rysunki. Dla ciebie, Dana Rose. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Ludwiku. Zupełnie tak, jakby był pan wtedy z nami. Leon mówił. Opowiadał o mnie? Przez cały czas. Pójdę już. Do zobaczenia, panie Ludwigu. Ten obrazek przedstawia chyba Leona i mnie. Gorun musiał go narysować na podstawie opowieści Leona. Dodano do dokumentu. Sądząc po wyposażeniu, grupa Leona jest świetnie zorganizowana. Szkoda, że nie ma... Pianino Herr Gustava. Wspomnienia wracają. Pianino Herr Gustava. Wspomnienia wracają. Jestem ciekaw, czy będziemy mogli jeszcze zagrać. Alianci nie są w stanie zapewniać bojownikom wystarczająco dużo zapasów, żeby ci mogli zrezygnować z tradycyjnych metod. Zapas broni. Po odejściu Herr Gustava członkowie ruchu oporu urządzili tu sobie posterunek. Brązowy cień raczej się nie ucieszył, kiedy Leon i jego ludzie zaczęli rzucać jego granatami. Mapa Alp. Żeby dostać się do Szwajcarii, musimy przekroczyć z przesyłką Przełęcz Diabła. Podobno nie jest to wybitnie wymagająca trasa, ale i tak potrzebujemy nadzoru zawodowego alpinisty. Szwajcaria. Przesyłka będzie tam bezpieczna. Schronisko. Punkt początkowy naszej wyprawy do Szwajcarii, która rozpocznie się już jutro.
No dobra. Schronisko. Miejsce, w którym Leon i ja się poznaliśmy. Patrząc na propagandę skierowaną przeciw ruchowi oporu, można by wywnioskować, że brązowy cień jest zdesperowany. Plakaty propagandowe. Terroryści z ruchu oporu dokonali kolejnego sabotażu. Gorun musi być dla brązowego cienia prawdziwą zmorą. Z pewnością to on jest superbojownikiem, o którym tyle się mówi w Londynie. I to chyba wszystko przy tym stoliku. Dobra, tutaj mamy radio. Ustaw radio. Porozmawiaj z sojusznikami przed użyciem radia, czyli jeszcze z kimś muszę porozmawiać. Może znajdują się na zewnątrz. Wyjdźmy zatem. Leni! Czego chcesz? Miło cię widzieć. Rety, aleś ty wyrosła. Jak sobie radziłaś? Chyba dobrze. Leni nie jest zadowolona, że tutaj wróciliśmy. Miała taką cichą nadzieję, że skradnie serce Leona. Twój ojciec. Doszły mnie słuchy, że brązowy cień kilka lat temu zamknął schronisko. Widzę, że wasza grupa na tym skorzystała. Ale co z Herr Gustawem? Czy on... Zmarł? Nie, wciąż żyje. Chociaż dla mnie mógłby być martwy. Gorun. To naprawdę niesamowite, że ty i Leon walczycie u boku kogoś, kto pochodzi z tak dalekiego kraju. Tak. Kiedy Leon ocalił go w czasie wyprawy do Baltajaru, plemię pana Ludwiga wzięło go do siebie na zimę. Stali się nierozłączni, jak bracia. Tak się zżyli, że pan Ludwig postanowił przybyć tu razem z Leonem. Teraz jest naszym najlepszym bojownikiem. Stał się postrachem brązowego cienia. Na razie, Leni. Skontaktowałaś się z Londynem? Jeszcze nie. Jeszcze z wszystkimi nie porozmawiałem. Bardzo dużo broni. Dobra. Czy jeszcze tutaj będzie ktoś, z kim będę mógł porozmawiać? Jutro będziemy tamtędy szli. Przerażające. I nie chodzi mi o przeprawę. Leon zna przełęcz jak własną kieszeń. Nie, bardziej boję się tego, co będzie z nami później. Będę musiała zmierzyć się z tym, że Londyn nie pozwoli mi tu zostać, kiedy odstawimy cywila do Szwajcarii. A Leon nie zgodzi się zostawić swoich ludzi i wyjechać ze mną do Londynu, dopóki trwa wojna. Zdaje się, że znów wszystko jest przeciw nam. Ale przynajmniej go zobaczyłam. I wiem, że nadal mnie kocha. I będziemy mieć dla siebie mnóstwo czasu, kiedy udamy się do Baltajaru po wojnie.
Lepiej już o tym nie myśleć. Jutro będę mieć cały dzień na użalanie się nad sobą. Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze jakiś osobnik i tam dalej też. Być może z nimi będę mógł porozmawiać. Halo, proszę pana. No nie. Lepiej się nie oddalać. Nie mogę z nimi pogadać. Miałaś się skontaktować z Londynem. Później porozmawiamy. Porozmawiaj z sojusznikami przed użyciem radia. Może ktoś w środku jeszcze będzie. Albo na górze. W sumie na górze też się dokładnie jeszcze wszędzie nie rozglądałem. Tutaj mamy tylko radio, okej. Tu jest Gorun. Pan Ludwik. Leon mówi o tobie cały czas. Leon o mnie mówi, bo mnie kocha i tyle. Udało się wrócić z Wagen pomimo tego, że brązowy cień rozszerzył godzinę policyjną. Najtrudniejszym momentem było przekazanie rodzicom Franca wiadomości, że ich syn zginął podczas ostatniej misji. Jego ojciec był zrozpaczony, gdy dowiedział się, że nie będzie mógł odebrać ciała. Starałem się mu wyjaśnić, że Hardtek grzebie wszystkich poległych w wiecznym śniegu, że to taki zamarznięty cmentarz. Spoczywają tam w pokoju zjednoczeni z górą, z dala od łap brązowego cienia. Rodzice Franca wiedzieli, że chłopak był świadomy ryzyka, ale wcale nie było im przez to łatwiej pogodzić się z jego śmiercią. Próbowałem uspokoić ojca, ostatecznie poprosił po prostu o rzeczy, które zostały po Francu. Wydaje mi się, że możemy spełnić jego prośbę, ale wolę się poradzić, bo nikt wcześniej nie chciał ode mnie niczego podobnego. Co o tym sądzisz? Myślisz, że Leon miałby coś przeciwko? Sterta rzeczy osobistych. Kiepski znak. Mogę udać się jeszcze wyżej. Schowek Junty. Raczej nie znajdę tu nic, co mogłoby wzmocnić sygnał radiowy. Aha, czyli mam kolejną wskazówkę. Będę musiał wzmocnić sygnał radiowy. Stare radio Herr Gustawa. Spędziliśmy przy nim nie jeden wieczór, kiedy tu pracowałam tamtego lata. Antena Vorarlberga. Po podłączeniu tę antenę trzeba będzie rozłożyć. Musi być coś, do czego można ją podłączyć. No dobra. Wiem, że będę mógł użyć tej anteny na radiu. Więc Junta nigdy po to nie wróciła. Wcale jej się nie dziwię. W końcu wybuchła wojna światowa. Ale bałagan. Po odejściu Junty, Herr Gustaw przerobił jej ciemnię na jakiś magazyn. No dobra. Ale nikogo tutaj nie ma, z kim bym mógł porozmawiać. Tu się wszędzie rozglądałem. Zejdźmy w takim razie w dół. Są tu jeszcze pokoje, do których będę mógł prawdopodobnie zajrzeć. Aha, to jest mój pokój. Dobra. Tu mogłem coś obejrzeć. Stary pokój Leni. Lepiej tam nie wchodzić. Wow, to było moje odbicie w lustrze. Myślałem, że ktoś tam idzie. A tutaj? Kryjówka Goruna. Okej, kryjówka Goruna. No nie wiem. Nie wiem, z kim jeszcze bym mógł porozmawiać.
Gierka się zapisała. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. No taki troszeczkę niespodziewany zwrot akcji. Ale ja myślę, że pozytywny. Mimo tego, że Leon nie żyje, to Gorun żyje. A to fajnie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!